Jamajka, Senegal, Bahama, Polska, RPA, Stany Zjednoczone, Rosja, Francja. Ponad 55 tysięcy widzów. I miejmy nadzieję, że parę milionów Polaków obserwuje przy telewizorach ten bieg. Na torze pierwszym w reprezentacji Jamajki, przypomnijmy, McDonald z Senegalu, Niang z Bahama, Mannings, Tomasz Czubak. Na torze czwartym z RPA, Van Oudtshoorn, Jerome Davis, Stany Zjednoczone, Shekin, Hilaire. Świetnie rozpoczął Davis, ale też świetnie Tomek Czubak. Już wyprzedził biegnącego przed nim reprezentanta południowej Afryki. Czubak i Jerome Davis, ale pamiętajmy, że to wyrównanie nastąpi nie tutaj przy zmianie, ale dopiero po 100 metrach drugiej sztafety. Także proszę się nie denerwować, że to jest w tej chwili czwarta pozycja. To jest dużo lepiej. Jest za Amerykaninem. Jest drugi. Maćkowiak. Maćkowiak. To będzie za chwilę bardzo widoczne. Na drugą zmianę ruszył Antonio Pettigrew, były mistrz świata. Maćkowiak nie będzie teraz czekał, chce być tuż za Amerykaninem. No i jest spora przewaga. Daleko Jamajczycy, to jakby ważne dla nas, jeśli chodzi o walkę o medale poza złotym. Ale Maćkowiak trzyma się Francuzi Amerykanina. Przed nimi. Francuz Foucault jest przed Gregorym Houghtonem. Houghton zresztą kiedyś zawalił Jamajczykom sztafetę. Teraz biegnie dobrze, bardzo nawet dobrze. Zaczyna tam walczyć, ale Maćkowiak nic nie traci do Amerykanina. Antonio Pettigrew może półtora metra przed naszym i teraz bocian i ruszył potężnie Angelo Taylor. To jest łotkarz, który tutaj zawiódł na całego. Ta sztafeta jest dla niego wielką szansą. Wyrwał do przodu niemiłosiernie, no ale ważne, by Jacek Bocian nie stracił. Na trzeciej zmianie u Jamajczyków Denny McFarlane, a u Francuzów Marc Raki. Teraz Bocian troszeczkę stracił. Znakomicie biegnie McFarlane. On biegał już przecież ten dystans bardzo szybko po łuku. Jacek Bocian znakomicie będzie się pewnie zbliżał do Angelo Taylora. On chyba zaczął za szybko. Bocian, jest za nim McFarlane. To jest duża przewaga. I co zrobi Haczek? Czy pobiegnie to wymarzone swoje poniżej 44 sekund? Ruszył już do przodu. Może po rekord świata Michael Johnson. Polak za nim będzie srebrny medal. Nie pozwoli sobie zabrać. Zobaczymy, czy w tym biegu znowu będzie rekord Polski i rekord świata. Na razie Haczek bardzo spokojnie, ale on ma ogromny zapas sił. Na pewno ruszy mocno. Haczek drugi, Michael Johnson. Czas, patrzmy, 2.36. Błyskają wszędzie flesze. Kapitalny bieg. Biegną po rekord świata. On chce mieć drugi rekord świata. Michael Johnson. Cóż za sportowiec. Polacy. Zbliżył się niestety bardzo. Biegnący na ostatniej zmianie Davin Clark do Haczka. Haczek mocno atakuje. Idzie do przodu. Będzie. A tutaj jest rekord świata 2.56.45. Haczek drugi. Frederik. Wielkie wydarzenia były udziałem kilku wielkich gwiazd. Przede wszystkim Michael Johnson i jego fenomenalny rekord świata na 400 metrów. Pasjonujący pojedynek tyczkarek i wyrównany rekord świata Stacey Dragii i potwierdzenie wielkiej klasy przez Haile Gebrselassiego czy Hishama Elgerusha. Wydarzeniem in minus, po prostu przypadkiem, który nie wiadomo jak się zakończy, była fatalna kontuzja Marion Jones.